Szczęść Boże, ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Pomyślałem sobie dzisiaj, że dobrze byłoby zrobić coś dobrego. Bezpośrednią inspiracją do tego pomyślenia był mail, który dostałem od Andrzeja Sobczyka. Myślę, że wielu z Was także otrzymuje maile od Andrzeja Sobczyka, który jest właścicielem Rafaela, prowadzącego księgarnię, wydawnictwo, a jednocześnie Rafael jest producentem filmów religijnych. I ten mail zachęcał do tego, by po raz kolejny, bo akcja trwa już od 2 lat, wesprzeć film, który właśnie tworzą, produkują, film Największy Dar. Postanowiłem, wcześniej już też wsparłem ten film tak prywatnie, ale teraz postanowiłem w imieniu fundacji wesprzeć ten film jakąś większą kwotą, przez to zostać mecenasem tego filmu. Ale to, co prosił Andrzej, to to, żebym rekomendował. To, żebym dotarł do tych osób, do których ja mam zasięg, a do których on może tego zasięgu nie ma. Więc proszę w imieniu producentów tego filmu o wsparcie tych działań. Ten film już jest zrobiony. Teraz jest tak zwana postprodukcja, żeby to wszystko złożyć, opracować, przygotować różne wersje językowe, bo film ma być dystrybuowany w bodajże 30 krajach. Powiem, co zdecydowało o tym, że chcę wesprzeć tą produkcję. Jest to film o przebaczeniu. A myślę, że przebaczenie jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Miałem kiedyś takie fantastyczne doświadczenie, które pamiętam do dzisiaj, o którym często mówię na ślubach. Jechałem na ślub znajomej mojej animatorki i po drodze zatrzymałem się w pewnej rodzinie i pytałem, szukając myśli do tego ślubu, i pytałem różnych osób, co mam powiedzieć w kazaniu. I pewna mama tak pomyślała chwilę, zastanowiła się i powiedziała coś, co mi niesłychanie poruszyło. Powiedziała, że w małżeństwie najważniejsze jest przebaczenie. Mocno mnie to poruszyło. Mówię o tym często w kazaniach, widząc w tym powiedzeniu tej kobiety wielką mądrość. Przebaczenie jest kluczem do wielu rzeczy. Przebaczenie jest tym, co jest bardzo potrzebne. W każdej epoce, w każdym czasie, w każdym kraju przebaczenie potrzebne jest także Polsce dzisiaj i na teraz. Druga rzecz to to, że jest to film pozytywny. Mamy wiele różnych filmów, choćby ostatni film, o którym jest głośno, które są filmami, gdzie mamy dużo nieszczęść, nieprawości, zła, smutku i tragedii. Ten film, jest takie zapewnienie twórców, ja też w to wierzę, będzie filmem po prostu pozytywnym. Dlatego ja sam wsparłem tą inicjatywę, a Was wszystkich wzywam do tego, żeby, jeśli tylko chcecie, zrobić to samo. W różnej formie i w różnej wysokości. Poniżej tego wideo znajdziesz, czy powyżej, nie wiem, gdzie się jeszcze ukaże, znajdziesz link do strony, która zbiera fundusze na produkcję tego filmu. Można zacząć od wpłat za 19 zł i mieć swój udział w tym dobrym dziele. Największy dar. Wesprzyjmy, proszę, tę inicjatywę.